Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia i dzisiaj znowu coś rewelacyjnego. Za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko się rozegra. Mam tutaj Ediego z klanu AB na T71. T71 to jest prawdziwy badass 7 tieru, to jest prawdziwy scout, rewelacyjna prędkość, bardzo dynamiczna jazda, bardzo dobre działko z magazynkiem na 6 strzałów. Działko bije dość słabo, bo tylko po 100, zaraz sobie to zobaczymy, po 150, natomiast bardzo szybko ładuje i jego pociski lecą przede wszystkim bardzo szybko. Zobaczcie, ta ciekawa taktyka tutaj ze strony Ediego, podjeżdża od razu na sam środek, to jest bitwa standardowa, więc wie, że może tutaj spokojnie sobie pojechać i nic mu się tutaj nie stanie. Chowa się w krzaczku na środku i stąd będzie spotował. To jest bardzo fajna pozycja, muszę powiedzieć, nigdy jej nie stosowałem, ale muszę się ją zainteresować. Przeważnie spotuję tutaj z tej górki przy moście, natomiast tutaj widzę, że też jest całkiem niezła miejscówka. Być może nie widać tak dobrze czołgów znajdujących się tutaj na klasztorze, na górze, ale za to jesteśmy dużo bliżej, jesteśmy w stanie wyświecić tamte czołgi, które jadą tam tak bardzo, bardzo daleko. Tutaj Eddie jest z kolegą na AMX-1390 w plutonie. Mamy pierwszego T7-1, widzicie, nie boją się tutaj strzelać, strzela do niego od razu. Zobaczcie, jak szybko ładuje to działko. I został T71 wykończony, szybko zmienia pozycję, całe szczęście, że nikt go tutaj nie trafił, wykorzystał tą chwilę nieuwagi i jeszcze właściwie początek bitwy, bo przeciwnicy nie zdążyli się dostawić, schował się tutaj za tą górę, zobaczcie, nadaje bardzo fajną ochronę tutaj, muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawa miejscówka i będę z niej musiał skorzystać. Wypatrzył tutaj AMX-1390, tutaj go zbił już jego kolega z drużyny trochę i teraz Eddie powinien go bez problemu wykończyć. No, może z problemem, bo niestety zniknął. Zobaczymy, czy tutaj uda się koledze Michałowi zaświecić tego 390. Tak jest, udało się zaświecić 230 obrażeń. Bez problemu powinien spaść on na 3 pociski. O, tak jest, udało się 7-5 jeszcze go wykończyć, więc już mamy 3-0 zajęty tutaj teren. I oczywiście bardzo dobre spotowanie na początku. Zobaczymy, co tutaj chłopaki zrobią dalej. Mają całkiem niezłą pozycję. Eddie sobie przeładowuje. Nie pamiętam dokładnie, ile jest przeładowania na tym czołgu, ale z tego, co mi się wydaje, to około 25 sekund chyba jakoś tak się ładuje ten magazynek, więc całkiem szybko i przede wszystkim jest on bardzo fajny do wykańczania czołgów stojących bokiem lub tyłem. Za chwilkę zresztą to zobaczycie. Pociski na złote pociski mają 210 penetracji, to jest bardzo, bardzo dużo, przydaje się zwłaszcza w takich bitwach jak tutaj, gdzie wylosuje nas te 60 tiery. Eddie tutaj krąży po tej górce, krąży po tym zboczu, próbuje znaleźć jakąś pozycję do oddania strzału, no ale w końcu rezygnuje tutaj z kolegą i a może się uda do tego AMX-6? Tak jest, AMX tutaj atakuje, więc muszą uważać naprawdę bardzo. Dostał na szczęście jakieś mocne hity tam od drużyny, która znajduje się z tyłu. No i Eddie tutaj nie trafił, jeszcze jeden strzał, tak jest. I już mamy pierwszy 10 tier na liście pokonanych czołgów i jedziemy sobie dalej. Eddie sobie przeładowuje w tym czasie, ponieważ nie ma tutaj więcej czołgów przeciwnika do zbicia, to może sobie spokojnie przeładować. Zobaczcie, ten IS-7 go nawet za bardzo nie widział. Tak mi się wydaje, że go nawet nie zauważył. Póki co jedzie na razie w tą stronę, więc za chwilkę będzie go trzeba tutaj wykończyć. Eddie sobie przeładowuje na złote pociski. Wie, że będzie ważył z IS-7, więc musi sobie tutaj pomóc trochę w penetracji, ponieważ penetracja na zwykłych pociskach na pewno mu nie wystarczy na walkę z IS-7, który jest opancerzony dość mocno i to z każdej strony. To są radzieckie czołgi, które mają naprawdę dużo pancerza, pancerz warstwowy i jest je ciężko przebić czołgami, które mają około 150 penetracji. Chciałby tutaj objechać, natomiast spotkał Tortoise'a po drodze i teraz powinien zająć się tym torcikiem, co właśnie tutaj robi. Zobaczcie, zajechał go pięknie od tyłu, za chwilkę wpakuje mu prosto w tyłek 6 pocisków. Jeżeli to się wszystko ładnie uda, no to 6 razy 150 to jest 900 obrażeń. To jest bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza, że to jest 9 tier, a Eddie gra tylko 7. Tutaj jest jeszcze zresztą drugi T71, bardzo popularny czołg taki zabawkowy. Można na nim naprawdę świetne wyniki wykręcić, bardzo przydatny w kampaniach 8 tieru i teraz na pewno w kampanii, kiedy kampania przejdzie w drugi etap, kiedy będziemy walczyli 8 tierami w kampanii, to również T71 na pewno się przyda. Tutaj troszkę pecha, bo został ten Tortoise na jeden strzał, Eddie musiał jej przeładować, ale powinien to zdążyć, tak jest, zdążył zanim ten Tortoise się do niego odwrócił i już mamy kolejnego fraga, tym razem 9 tier i tutaj bardzo, bardzo dużo szczęścia. Zobaczcie, ten IS-7 stojący na górce strzelił tutaj w Eddiego, zdjął mu obie gąsienice. Co jest dość dziwne, ale się dość często w tej grze zdarza. Kiedyś była taka zasada w World of Tanks, że jeżeli trafimy czołg lekki i zdejmiemy mu gąsienicę, to nie zadajemy mu obrażeń. Czyli jeżeli traficie czołg lekki i zdejmiecie mu gąsienicę, to wtedy nie zabieracie mu obrażeń, więc
Nie wiem, czy ta zasada dalej obowiązuje, czy nie. Natomiast jeżeli obowiązuje, no to właśnie w ten sposób to działa, jak widzieliście. Mamy tutaj E75 na dobicie, on jest niczego nieświadomy. Dostał jeden strzał, został wykończony. No i teraz czas na tego IS-7, myślę, bo tam już Michał krąży wokół niego jak rekin na otwartym oceanie, a T-71 nasze zbliża się coraz bardziej. Takie wilcze stado, można by powiedzieć, jak w łodziach podwodnych. Jeden wypatrzył, reszta przylatuje i będzie go okładała teraz z każdej strony. Zobaczcie, jak pięknie tutaj będzie go przebijał. Pierwszy strzał chyba wszedł za zero, bo trafił tutaj w pancerz warstwowy, no ale za chwilkę go powinien wykończyć. Tak jest i już mamy drugi, dziesiąty tier. Pięć wragów w tym momencie. Zobaczcie, jakie miał losowanie. Miał 6 czołgów 10 tieru, 7 czołgów 10 tieru przeciwko sobie, a jak na razie udaje mu się to naprawdę bardzo fajnie zrobić. Oczywiście mam tutaj trochę farta o tyle, że te czołgi są pojedynczo, nie stoją w grupach. Musi wybierać takie cele, żeby stały pojedynczo. Nie może zaatakować takim czołgiem kilku czołgów przeciwnika, bo to się dla niego źle skończy. Zawsze go tam ktoś trafi, zawsze nie uda mu się uciec przed wszystkimi. Natomiast jeżeli będzie atakował pojedyncze cele, a zwłaszcza jeżeli będą dobili to we dwóch, to powinni to w miarę szybko ogarnąć. Teraz Arta jeszcze do wykończenia. Oto oczywiście nie ma żadnych najmniejszych szans. Tutaj jeszcze jeden strzał i po tej artylerii. Tutaj Eddie sobie przeładowuje 6 wragów, specjalista już jest, teraz jedzie po więcej. Zostały jeszcze czołgi na północnej stronie części mapy i jeszcze te czołgi powinien tutaj spróbować wykończyć jak najszybciej. Jedzie ze swoim kolegą nadal, Michał również żyje, więc to na pewno będzie duża pomoc dla niego. Niestety tutaj napotkał się na obiekta i obiekt zrobił mu dziurę w głowie. Myślę, że dziura w tym AM-60 była większa od jego obrysu. Podjeżdża do tego obiekta. Zobaczcie, jak pięknie go zablokował, podjechał na blisko od razu, nie czekał, nie cofał się, nie kombinował, tylko po prostu podjechał tak, żeby ten obiekt nie musiał odwrócić. No i ostatni strzał musi wejść tutaj. Zobaczcie, dokładnie podjeżdża, dokładnie celuje, nie strzelał na pałę, żeby nie trafić w najgrubszy pancerz, tylko podjechał dokładnie, wycelował, strzelił i ma już trzeci czołg 10 tieru rozwalony. IS-7, AMX-50B i obiekt 268. Jedzie tutaj dalej i dalej wykańcza następne czołgi przeciwnika. Podjeżdża coraz wyżej, coraz bliżej. Ma tutaj jeszcze kilka czołgów, które stoją do niego tyłem, więc będzie mógł do nich spokojnie postrzelać. Najpierw ten FV, to jest czwarty tier 10 tieru. Zobaczyliście, dostał raz i się podpalił od razu, bez najmniejszego problemu. No i teraz jeszcze tylko 110 E4 i IS-7. IS-7 już na oparach, 110 tyłem oczywiście. Może ją również uda się podpalić. Drugi, trzeci strzał, czwarty strzał. Jeszcze jeden strzał, proszę bardzo, i już mamy obrażeń, 4400 obrażeń, 8 wykończonych czołgów, w tym 4 dziesiąte tiery. Wycofuje się tutaj Eddie, spokojnie, ta czwórka jest zajęta z siódmym czołgiem, który tam był, czyli Esetom, natomiast teraz, ponieważ już nie ma tam więcej czołgów sojuszniczych, za chwilkę odwróci się pewnie w tą stronę i będą próbowali zdjąć tego naszego Eddiego, który właściwie sam wygrywa w tym momencie tą bitwę. Ponieważ E4 strzeliła i IS-7 strzelił, to Eddie to wykorzystuje, wyjeżdża do tej E4, ona jest bez najmniejszych szans. Piąty czołg 10 tieru i teraz IS-7 za chwilkę pewnie go weźmie na karuzelę i ostro nim zakręci. Zobaczcie, podjeżdża, tak jest. Nie strzela do jego z przodu, tylko podjeżdża od boku, żeby go bez problemu przebić. Jedno przebicie, drugie przebicie i został wykończony. Szósty czołg 10 tieru. To jest masakra. Po prostu tego IS-7 to już wziął tak na taką karuzelę, że on przez 3 tygodnie będzie wiedział, jak wrócić do garażu. Myślę, że rewelacyjna bitwa, pokazanie, jak się powinno walczyć T-71, jak wybierać cele, jak okrążać przeciwników i nie strzelać na pałę, tylko zawsze objeżdżać tak, żeby móc strzelić w słabszy pancerz. Nie ma dodawać pocisków. 10 fragów, 5000 obrażeń. Bardzo, bardzo dobra bitwa, naprawdę rewelacyjna na tym czołgu i oby więcej takich trafiało do bitwy tygodnia, czego sobie i wam życzę. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!